Bardziej prawdopodobne jest spotkanie jednorożca w kawiarni niż przetrwanie na dnie oceanu, bez powietrza przez ponad pół godziny. Ale niektórzy ludzie mają szczęście i pecha jednocześnie. Weźmy na przykład Chrisa Lemonsa. Chris Lemons jest komercyjnym nurkiem saturowanym, którego życie zmieniło się we wrześniu 2012 roku. To był normalny dzień pracy dla niego i jego kolegów, Duncana i Davida. Siedzieli w specjalnej komorze na statku nad miejscem nurkowania. Następnie weszli do dzwonu nurkowego, stłoczeni jak sardynki w puszce. Jest to jakby kolejna komora zwisająca ze statku, której używają, aby dostać się na miejsce nurkowania. Ta komora przypomina maszynę z chwytakiem, który łapie się zabawki, ale zamiast chwytaka ma na końcu mniejszą komorę. Po dotarciu na miejsce Chris i Dave przygotowali się do nurkowania. Duncan pozostał w dzwonie, aby monitorować sprzęt i najważniejszą część. Kabel zasilający, który dostarcza nurkom tlen, ciepło i energię, aby ich światła świeciły, ponieważ na takiej głębokości jest bardzo ciemno. Dlatego ważne jest, aby ktoś monitorował sytuację, ponieważ od tego zależy życie nurków. Aby lepiej zrozumieć ten proces, musisz wiedzieć więcej o nurkowaniu saturowanym. Praca biurowa jest znacznie bezpieczniejsza niż bycie komercyjnym nurkiem saturowanym, chyba że twoje biuro znajduje się w klatce lwa. Nurkowanie saturowane jest tak rzadkie i niebezpieczne, że prawdopodobnie dopiero teraz o nim usłyszałeś. Musisz nurkować głęboko w zimnym oceanie, aby pracować przy rurociągu naftowym. Nurkowanie, ogólnie rzecz biorąc, może być ryzykowne ze względu na coś, co nazywa się chorobą dekompresyjną. Jeśli zanurkujesz zbyt głęboko i zbyt szybko wynurzysz się na powierzchnię, w twoim ciele tworzą się małe pęcherzyki azotu, które mogą spowodować poważne problemy zdrowotne. To nie jest problem dla zwykłych nurków, ponieważ nie nurkują tak głęboko jak nurkowie saturowani. Ci ostatni schodzą od 200 do 300 metrów pod wodę, to prawie wysokość Empire State Building. Wydłużenie się na powierzchnię z tej szalonej głębokości może zająć nawet 2 tygodnie. Podróż na Księżyc i z powrotem zajmuje mniej czasu. Pozostanie w wodzie przez 2 tygodnie jest prawie niemożliwe, więc nurkowie mają wyjątkową sztuczkę, która utrzymuje ich przy życiu. Sprytnie zaprojektowana komora, w której panuje takie samo ciśnienie jak na dnie oceanu. W komorze tej nurkowie spędzają całe miesiące. Komora jest odizolowana, to jak pobyt w więzieniu, ale znacznie gorszy. Nie możesz się wydostać bez względu na wszystko. Świat mógłby stanąć w płomieniach, ale ty musiałbyś pozostać w środku lub umrzeć. Dobrą rzeczą jest to, że nurkowie mają tam internet. Komora jest wypełniona mieszanką helu i tlenu, więc jeśli chcesz zadzwonić do rodziny, będziesz brzmiał śmiesznie. Większość nurków nie dzwoni jednak do nikogo, ponieważ fajnie jest wdychać hel i rozmawiać zabawnym głosem przez krótki czas, ale robienie tego tygodniami nie jest zbyt przyjemne. Teraz wiesz więcej na temat tej pracy i tego, jak bardzo jest niebezpieczna. Dzięki tym wszystkim sprytnym sztuczkom nurkowie mogą wykonywać swoją pracę bez narażania się na znaczne ryzyko, ale czasami trudne sytuacje są nieuniknione. Wróćmy do naszej historii. Chris i Dave musieli wymienić odcinek rury i przeprowadzić regularne prace konserwacyjne na dnie Morza Północnego. Dla nich było to banalne, ale pogoda nad nimi nie była zbyt dobra. Wiał silny wiatr, a fale sięgały 4 metrów. Z drugiej strony takie warunki są typowe dla Morza Północnego. Nie było więc nic niezwykłego, czym należałoby się martwić. Statek wykonujący misję miał ciekawą funkcję, podobną do autopilota. Bez względu na natężenie fal utrzymywał jednostkę stabilnie. Nurkowanie szło gładko, dopóki nagle nie zaczął wyć alarm. Dave i Chris natychmiast wspięli się na górę. David bezpiecznie dotarł do dzwonu, ale linka Chrisa zaczepiła się o krawędź kolektora i bez względu na to, co robił, nie mógł jej wyciągnąć. Pomyślał, że to nie powinno się zdarzyć, ponieważ było tam mnóstwo luźnej liny. Poczuł, jak linka się napina, po czym zdał sobie sprawę, że statek zaczął się poruszać. W zasadzie Chris stał się kotwicą, a jak wszyscy wiemy, ludzie nie są stworzeni do bycia kotwicami. Sznur pękł, a nurek spadł na dno morza. To była najgorsza sytuacja, jaka mogła mu się przytrafić. Stracił wszystko, tlen, łączność i ciepło. Oznaczało to, że albo zamarznie, albo się udusi. Miał około 5 minut awaryjnego zapasu tlenu, ale to nie wystarczyło, aby przeżyć. Chris musiał wspiąć się do kolektora, aby zostać uratowanym.
Ale kiedy pękła linka, jego światło zgasło, więc musiał iść po omacku, po czarnym jak smoła morzu i nawigować, wyczuwając teren wokół siebie. Chris nie widział nawet swoich rąk, ale dokonał niemożliwego i wspiął się do kolektora. Niestety, na tym problemy się nie skończyły. Był w najgorszej możliwej sytuacji i nikt nie mógł mu powiedzieć, co ma robić i co się stało. Każdy oddech był cenniejszy niż wiadro złota, więc Chris musiał oddychać bardzo powoli. Pozostały mu tylko 2 minuty tlenu, zanim wspiął się na górę, a po pewnym czasie, gdy nie zobaczył żadnych śladów ekipy ratunkowej, stracił wszelką nadzieję. Na statku, który miał go uratować, panował chaos. Załoga nie mogła ustabilizować jednostki. W tym momencie wszystkie szanse były przeciwko Chrisowi. Jedyną rzeczą na jego korzyść było to, że statek miał małą łódź podwodną, którą można było sterować zdalnie, a załoga mogła zobaczyć, co się z nim stało. Dotarli do miejsca nurkowania i to było jak oglądanie horroru. Nie możesz odwrócić wzroku i nie możesz tego odzobaczyć. Wszyscy spodziewali się zobaczyć nurka w najgorszym możliwym stanie. Jakimś cudem mężczyzna wciąż się poruszał, ale nie na długo. Setki ludzi z zapartym tchem patrzyły, jak ich kolega cierpi. Nie byli tak daleko od miejsca zdarzenia, ale nie mogli nic zrobić, aby uratować swojego przyjaciela. Po ustabilizowaniu się statku udali się tam, gdzie był Chris. W tym czasie stracili już wszelką nadzieję i schodzili na dół, by odzyskać ciało. David miał za zadanie odnaleźć Chrisa. Czuł się zdenerwowany, ale był przygotowany psychicznie na nadchodzące wyzwanie. Około pół godziny później David w końcu dotarł do celu. Natychmiast chwycił Chrisa i wspiął się do dzwonu ratunkowego. Duncan czekał na nich w środku. Gdy dotarli na miejsce, Duncan natychmiast zdjął Chrisowi maskę do nurkowania. To, co zobaczyli, było przerażające. Twarz Chrisa miała przerażający odcień. Nurek był lodowato-zimny i wyglądał, jakby zemdlał. Duncan próbował udzielić mu pierwszej pomocy. Nagle Chris poruszył się i usiadł. Dave i Duncan byli w szoku. Mężczyzna wydawał się być całkowicie zdrowy. Został przebadany przez lekarzy i ogłoszono, że jest tak zdrowy, jak tylko może być ktoś, kto spędził pół godziny bez powietrza. Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie powinien był przeżyć więcej niż 3 minuty. Do dziś żaden naukowiec nie wie, jak udało mu się przeżyć. Mogło to być spowodowane tym, że był wystawiony na wysoki poziom tlenu w komorze, a także miał wyższy niż normalnie poziom tego gazu w płucach. Niska temperatura mogła spowolnić jego metabolizm i zapobiec utracie zbyt dużej ilości energii, ale nikt nie wie tego na pewno. Można by pomyśleć, że po tym wydarzeniu Chris już nigdy nie będzie nurkował. Co zaskakujące, do dziś pracuje on jako nurek saturowany i nie ma zamiaru rezygnować. Wrócił nawet do tego samego miejsca, które prawie go zabiło, i dokończył rozpoczętą pracę. Wow!